Witam Państwa na kolejnym filmie. Co my dzisiaj mamy? Dzisiaj mamy prędkość światła w kosmosie. No i słuchajcie, ten film to jest akurat wstęp. On był robiony 2 lata temu. No i wzbudził ogrom kontrowersji. Akurat co było najbardziej takim elementem bulwersującym? Ludzi, którzy no, chwalili się, że kończyli fizykę i tak dalej. Tam widać było na kanale Niebocentyzm bardzo dużo takich komentarzy właśnie zbulwersowanych tym faktem. Ale co jest najważniejsze tutaj akurat w tym filmie? W tym filmie jest najważniejsze to, co zostało odkryte w 1982 roku, a zostało to upublicznione w 1989 w czasach Związku Radzieckiego. Otóż najważniejsza kwestia z tego filmu to jest to, że światło nie jest falą elektromagnetyczną i jest cząstką o własnym ładunku i masie. To jest najważniejsze. I w sumie to doświadczenie, które dokonano w Rosji w tamtych czasach, miało taką nazwę wręcz rewolucyjne znaczenie dla ludzkości. No ale pytanie, co się stało z tym? Otóż Radziecka Akademia Nauk przykryła to czapką. I o, jak to my mówimy, zamiotła pod dywan. W ten sposób. Natomiast Państwo zobaczycie to wszystko w szczegółach. Co tu jeszcze chcę powiedzieć? Ten film to jest jakby taki przerywnik. Do optyki jeszcze wrócimy. A po tym filmie, tym właśnie Prędkość Światła w Kosmosie, jest dodatek oponencki. O, coś w tym stylu. Także ja zapraszam na film, no i ten dodatek oponencki. To na razie, dziękuję, zapraszam do filmu. Witam Państwa na kolejnym filmie. Tym razem mamy prędkość światła w kosmosie. No, ktoś by mógł powiedzieć, no, co to za temat? Przecież to jest proste, jasne i zrozumiałe. Się okazuje, że to jest nie taka prosta sprawa, jak każdy sobie mógłby wyobrazić, a szczególnie fizycy i astronomowie. A dlaczego? Za chwilę się dowiemy. Otóż prędkość światła w kosmosie określiła te wszystkie wymiary. Prędkość światła w kosmosie została ustalona na podstawie założenia, że prędkość światła w próżni jest taka sama jak w kosmosie. Prędkość światła w próżni określono na Ziemi, a w kosmosie tego nigdy nie sprawdzono, przynajmniej oficjalnie. I dlatego powstały takie wymiary. Ten film robię jako odpowiedź dla jednego z czytelników bloga, który mówi, no słuchaj, wiesz co, tutaj po prawej stronie, no jak te planety, Księżyc, Słońce się tutaj mogą zmieścić, bo takie oficjalnie to takie są bardzo duże wymiary. Tu mamy na przykład Ziemi do Słońca 150 milionów kilometrów, mamy ogromny Saturn, Jowisz i tak dalej. To się wszystko zmieści, oczywiście. Ale o tym powiem na końcu, dlaczego się to zmieści. Natomiast my musimy zrozumieć, dlaczego te ogromne wymiary, na jakiej podstawie one powstały. Jak już powiedziałem, założenie, że prędkość w próżni jest taka sama jak prędkość w kosmosie. Ale idziemy dalej. Teraz trochę historii. Mamy pomiar astronomiczny z XVII wieku. Olaf Rømer, duński astronom, określa na podstawie ziemskich obserwacji prędkość światła, którą później jakoś weryfikują w XIX wieku na podstawie badań laboratoryjnych. No i mamy to, co nas uczono zawsze. Prędkość światła, czyli prędkość fali elektromagnetycznej w próżni i wynika z tego stała fizyczna, i tutaj jest to napisane. Prędkość światła, czyli prędkość rozchodzenia się fali elektromagnetycznej w próżni, jest bardzo ważną stałą fizyczną, oznaczoną symbolem C, wynoszącą dokładnie i tak dalej. Czyli z tego się tutaj dowiadujemy i wszyscy dowiadujemy nie tylko z tego, po prostu byliśmy wychowywani, uczeni od małego, że jest to stała fizyczna, czyli coś niezmienne. O, to jest bardzo ważne. Czyli nas uczono, że to jest stałe i jest niezmienne. Prędkość światła.
teraz idziemy dalej. No i miałem przy okazji rozmowy w czasach, kiedy miałem kanał na YouTubie z wykładowcą uniwersyteckim. No, oczywiście wcześniej wiedziałem wszystko, że ta cała prędkość światła to lipa i to jest tylko i wyłącznie założenie, ale no, prowadziłem dyskusję tutaj, no i jeden tutaj z takich wykładowców, było ich trzech, akurat z jednego zrobiłem screeny, bo bardzo ciekawe właśnie były jego wypowiedzi i zadałem mu pytanie. Tutaj zaczyna się na górze. Na początek pytanie problemowe. Dlaczego nikt nie zmierzył prędkości fali elektromagnetycznej w kosmosie? Piękna odpowiedź, za chwilę ja to przeczytam. Nie rozumie pan, że w kosmosie trzeba było też stworzyć komorę próżniową, bo kosmos nie jest do końca taki pusty. Ho, ho. Bardzo ważny wniosek. Kosmos nie jest do końca taki pusty. Oczywiście, on nie jest pusty. To nie jest próżnia. I owinąć nawet i grubszą kołdrą folii magnezu ołowiu, by stłumić wszystkie pola, fale i promieniowanie. W efekcie dostalibyśmy nawet mniej dokładne pomiary, ponieważ w kosmosie znajdujemy się pod ciągłym ostrzałem promieniowania tła, kilkukrotnie większego niż na Ziemi, i wahaniami magnetycznymi spowodowanymi brakiem magnetosfery. No, o czym my tu rozmawiamy? Za chwilę nam się to przyda. Dlatego lepiej jest wyliczać takie wartości w laboratorium sztucznej próżni, wolnej od prawie wszystkich utrudniających czynników. Tak poza tym trzeba pamiętać, że prędkość światła najpierw została wyprowadzona ze wzoru częstotliwości fali, następnie potwierdzona odrębnym eksperymentem, a dokładność sięga blisko 1/1000 z powodu grawitacji i promieniowania tła. O, czyli wiemy, że to zrobiono na Ziemi i później to założenie przerzucono na kosmos. Ale ja to odpowiedziałem. Kosmos to jedna wielka komora próżniowa. Wystarczy w niej być i zrobić pomiar. Mnie to nie dziwi, bo ja widziałem od początku, że prędkość fali elektromagnetycznej w kosmosie to tylko założenie. Tego nikt nie badał w kosmosie i nawet nie zrobiono żadnego doświadczenia sprawdzającego, czy obliczenia są poprawne, mimo wielokrotnych misji załogowych i niezałogowych. I pan to świetnie potwierdził. Dlatego te odległości w kosmosie to jedna wielka lipa. Mnie nawet nie dziwi, dlaczego tego nie zrobiono. Bo jakby zrobili, to by musieli zweryfikować wiele podstaw fizyki, a jakby to już zrobili, to by udowodnili niebocentryzm i transformację przestrzeni, a do tego nie wolno dopuścić. Wygodniejsze jest tylko i wyłącznie założenie, że prędkość fali elektromagnetycznej w kosmosie jest taka sama jak w komorze próżniowej na Ziemi. I po temacie. Oczywiście takie miałem dyskusje. Proszę bardzo, właśnie tutaj praktycznie na tym momencie bym musiał skończyć film, ale jest taka zasada. Najciekawsze jest przed nami. Proszę, tu mamy artykuł, który się niedawno pojawił, znaczy chyba w zeszłym roku. Naukowcy twierdzą, że prędkość światła może być zmienna. A co nas uczą? Że jest stała. Czyli już mamy lipę z zasady. Przeczytamy ten artykuł. Ja tutaj przeczytam to, co jest podkreślone. Wszystko będzie zalinkowane. Wszystkie te źródła tutaj są linkowane. Według nich trzeba dopiero ustalić, jaka jest chwilowa prędkość światła i jest ona zmienna w zależności od właściwości kwantowych przestrzeni. No właśnie, kosmos się kłania, w której się znalazły fotony. W obu pracach przestrzeń kosmiczna nie jest postrzegana jako absolutna próżnia. No co, to chyba nie nowość. Ale jako obszar pełny niezliczonych cząstek wirtualnych, które pojawiają się i znikają w ułamku sekundy. No i teraz mordercze wnioski. Gdyby okazało się, że jedna z podstawowych stałych fizycznych jest zmienna, wiązałoby się to z poważnymi konsekwencjami dla nauki. Wszystko, co wiemy na temat kosmologii czy astronomii, polega na stałości prędkości światła. Jeśli okaże się, że założenie to było błędne, to wszystkie odległości kosmiczne mogą być zupełnie inne niż twierdzą astronomowie. Dotyczy to również tak podstawowych wielkości, jak wielkość Wszechświata, które wedle tych ustaleń może być zupełnie inna. Rewolucja. Ale idziemy dalej. Proszę bardzo. Tutaj jest fragment forum, gdzie opisano pewne doświadczenie, które zostało udokumentowane. Jakie mamy wnioski? Mamy dwóch naukowców, Bazijew i Waldemar Mordkowicz. Profesor i magister inżynier. Dokazali, że prędkość światła nie jest graniczną prędkością we Wszechświecie. A czego my się uczymy? Że to jest stała fizyczna. A tu już mamy co? Zupełnie coś innego. Przy okazji dowiemy się tutaj, że promień światła nie jest falą elektromagnetyczną.
a składa się ze zorganizowanego potoku cząstek rzeczywistych, posiadających skończoną masę i ładunek dodatni, co było dokazane eksperymentalnie. A czego nas się uczy? Że to jest fala elektromagnetyczna. Całkowite zaprzeczenie tego, co się nas uczy. A teraz tutaj mamy, to jest mój dopisek, chodzi o stałówce, bo to było, to też będzie zalinkowane i tu się dowiemy dokładniej. Czyli ta stała C jest wielkością charakterystyczną tylko dla pewnego spektrum promieniowania elektrodynamicznego. To jest tylko fragment. To u nas się uczy, ta stała C, to jest tylko jakiś fragment. Spektrum. A więc widzimy, czego się nas uczy, a co się uzyskuje eksperymentalnie. No tak, jak już mieliśmy tam zwiększenie prędkości, to teraz mamy zmniejszenie do zera. Kolejny cytat z artykułu, wszystko będzie zalinkowane. Zaintrygowało mnie doświadczenie, w którym kiedyś czytałem w jakiejś gazecie. Mianowicie, pewnym naukowcu udało się na pewien czas schwytać światło i uwolnić dopiero po pewnym czasie. Oczywiście trwało to ułamki sekund, ale wniosek, jaki mi się nasunął, zaintrygował mnie. Wynika z tego, że promień świetlny został wyhamowany, czyli w danej chwili jego prędkość wynosiła 0 km na sekundę, co pozostaje oczywiście w sprzeczności z ogólną teorią względności Einsteina, która zakłada stałą szybkość światła niezależnie od wybranego układu odniesienia. Tutaj jest przypomnienie o tej właśnie teorii względności. Mamy tutaj punkt drugi. Prędkość światła. Prędkość światła jest taka sama w każdym inercjalnym układzie odniesienia. Już nie. Bo w kosmosie jest inna. Wszystko badamy na podstawie Ziemi. A w kosmosie nikt nic nie badał. Przynajmniej oficjalnie. Idziemy dalej. I teraz praktycznie czas na wnioski, ale tutaj jeszcze też trzeba zacytować Einsteina. Tu po lewej stronie widzimy Słońce, Ziemia, Księżyc w tym modelu takim matematycznym. Wszystko pięknie, ładnie wygląda, wszystko wyliczone. No pikuś, można powiedzieć picobello. I teraz znów fragment cytatu artykułu. Dla przykładu, modele matematyczne lansowane przez naukowców dotyczące ruchu planet we wszechświecie, takimi jak nam się przedstawia, są relatywne. Czyli nie muszą odpowiadać rzeczywistości. Nawet główny kapłan religii nauki, Einstein, to potwierdził. Jak długo rzeczywistość opiera się na matematyce, nie można być pewnym tego, że ona opiera się na rzeczywistości. Proszę bardzo, rewelacja. A czego nas się uczy? No i teraz idziemy dalej. Czyli to korzystanie z takiego czegoś, to jest po prostu równie dobrze można narysować sobie na suficie. Albo na lodówce, jak się idzie do kuchni, to wtedy jak im dłużej będziemy w takie coś wpatrywać i często oglądać, to może w to uwierzymy. Dalej. No to już mam tutaj, proszę bardzo, to już mamy klasyka blefu. Te wszystkie wymiary to jest lipa. Tutaj mamy na przykład takie wyjaśnienia. O, proszę. Zaćmienie słońca, rysuneczek oczywiście. To jest równoznaczne z zwieszaniem gruszek na wierzbie. Słuchajcie, tutaj w takim przypadku to jest tak, jeżeli my powiesimy gruszki na wierzbie, no to widzimy, że gruszki wiszą na wierzbie, a taki rysunek to nawet świadczy o tym, że nawet drzewa nie ma, już nie mówiąc o gruszkach, bo nie ma ani jednego, ani drugiego, czyli to jest tak zwana sufitówka, lipa. To jest fragment programu Blender do odzwierciedlenia rzeczywistości. To jest też blef, ponieważ jest to wirtualna rzeczywistość, która nie odpowiada realnej rzeczywistości. Korzystanie z niego to jest jazda na wózku zwanym blefem. Tu mamy programy astronomiczne. Jaki jest cel? Program astronomiczny ściągamy za darmo i wbijamy sobie w mózg informację, że mamy wielki wszechświat. Mało tego, żyjemy na zewnątrz Ziemi, czyli mamy dwie lipy w jednej lipie. A to równa się blef. Proszę, ale to właśnie takie programy, takich jest. To jest cel indoktrynacyjny. To jest tak samo, program Stellarium, tak samo wbijanie w mózg informacji relatywnych, nieodpowiadających rzeczywistości. To jest to samo, to już jest inny film, tu pokazano. Z
skalę, jak to by to wyglądało, taka mała Ziemia, Słońce i tak dalej. To nie odpowiada rzeczywistości, to jest lipa. I teraz tak, dlaczego się lipy uczy w szkole? Chodzi o wychowanie społeczeństwa na lipie, po to, żeby nikt nie zadawał zbędnych pytań. Jak dorosną, to dopiero będą drążyć, ale za małego muszą nakarmić się blefem. Taki jest cel, no w końcu w jakim świecie żyjemy? Niektórzy powiedzą, że żyjemy w świecie diabła. No dobrze, w porządku, to się nie ma co dziwić, że trzepie się od małego lipę. Wychowuje się na relatywnych informacjach, nieodpowiadających rzeczywistości. Co to jeszcze mamy? I dlatego tutaj, co, czyli praktycznie to, co było wcześniej, żeśmy się dowiedzieli, to wszystko stoi za ścianą astronomii, nauki, który jest takim murem. Nie do przebycia dla niektórych. Niektórzy uważają naukę za autorytet. Jak widzimy, ten autorytet jeździ na taczce, która się nazywa lipa. Ale niebocentryzm ma to do siebie, że wszystko możemy samemu sprawdzić. Samemu. Ja w swoim kanale filmowym, o ile jeszcze istnieje, bo kto wie, w każdej chwili może być zamknięty, pokazałem, w jaki sposób możemy sprawdzać, że żyjemy w środku Ziemi. I dlatego to, co pytał się Andrzej, jeden z moich czytelników bloga, te wszystkie wymiary, które są po sprawdzeniu geodesyjnym, optycznym, one są o wiele mniejsze, ponieważ tu w środku jest inna prędkość światła, a więc te wszystkie wymiary są odpowiednio mniejsze. A skąd my to wiemy? No wiemy, że wymiary Ziemi, czyli te tutaj tej całej struktury w środku, to jest około 12 700 km, to jest taka średnica i odpowiednio te wszystkie planety tam w środku są mniejsze. I co chcę powiedzieć na zakończenie? Ja życzę wszystkim powodzenia, ponieważ no podejrzewam, że no po tego typu filmach kanał filmowy Vimeo, gdzie mam szereg filmów, być może będzie zamknięty. Nie jest to konieczne, ale różnie to bywa. Ja powiem Wam tutaj taką ciekawostkę na zakończenie. Kiedy jeszcze będąc na YouTubie, chciałem no, napisać komentarz, napisałem komentarz, na 2 godziny wyszło. Po drodze dostaję telefon, że mój kanał został zlikwidowany. A więc, jeżeli tutaj się atakuje takie dość istotne sprawy, no to prędzej czy później system funkcjonuje tak, aby nikt się nie dowiedział prawdy. No i dlatego takie kanały mogą być zlikwidowane. Ale co do tego, no to jest kwestia jakiejś tam przeszłości. Jak się okaże, że bloga i kanał Vimeo zamknęli, no to się nie dziwcie, że żyjemy w takim świecie, gdzie blef musi królować. Także dziękuję bardzo za uwagę i do następnego filmu zapraszam, o ile jeszcze kanał będzie istniał. Tak, teraz mamy dodatek oponencki. Oczywiście jest dyskusja co do optyki i tak dalej. W sumie bardzo dobrze, że jest dyskusja. Zawsze można wykrzeszać różne tematy, natomiast co chcę tutaj powiedzieć jako odpowiedź dla oponentów? Otóż sprawa jest prosta, ponieważ no, trzeba dwie rzeczy zdementować. Pierwsza rzecz to kwestia grafiki, którą wykonujecie i ona jest po prostu mylna. Kto wie, może celowo, ale ja to pokażę jeszcze raz, o co tu głównie chodzi z tym obrotem aparatu. W części 13 jest to dokładnie pokazane na statywie. Ci, którzy robili te grafiki, ja je akurat zalinkuję w opisie do filmu, albo nie popatrzyli, albo celowo po prostu skonfabulowali. Otóż pokażę, o co głównie chodzi. Co rysują, a jak było w rzeczywistości. Z tym doświadczeniem z aparatem. Proszę bardzo. Tu jest oś obrotu i aparat tak rysują.
tak rysują, tak? Wszystko w porządku. Natomiast realnie aparat znajduje się w ten sposób. O. Taki jest ruch aparatu. Stąd jest skok obrazu pod kątem. Tak, to właśnie się pytali niektórzy. Proszę bardzo. I tak to po prostu wygląda na grafice. Oczywiście tych punktów kolejnych to byśmy mogli zrobić więcej, gdybyśmy sami to robili, to doświadczenie. Tutaj dla skrócenia filmu zrobiłem to o wiele mniej. To jest jedna sprawa. Aha, jeszcze jedna. A więc wniosek jest jaki? Grafika do poprawy i wnioski do weryfikacji. To jest jedna sprawa. Drugą sprawę też chcę zdementować. W niektórych komentarzach pojawił się taki szumna nazwa. Oto dowód naukowy na ten skok obrazu. Jak to jest takie przysłowie, diabeł tkwi w szczegółach. Nie jest to żaden dowód naukowy, tylko jest to dywagacja. Wszystkie szczegóły na ten temat jest pod NC15, tam są komentarze, kto chciałby przeczytać, to zobaczy o co chodzi w szczegółach. Także skok obrazu jak do tej pory nie został naukowo wyjaśniony i udowodniony, że jest to jakaś wina błędu sprzętowego. To tyle. Dziękuję i na razie.